Maria Husarska dla KRK TV. Dzisiaj gościmy organizatorów wyścigów Super Trofy, Piotra Kowala i Roberta Palucha. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam ponownie i może powiecie coś, jak to było na ostatnich wyścigach. W tym sezonie mamy dwie rundy za sobą już. Pierwsza, to już rozmawialiśmy o niej, była 8 marca, Dzień Kobiet Super Trofy, w tej chwili 12 kwietnia. Były kobiety? No tak, wtedy dopisały kobiety, natomiast nie dopisały nam teraz na drugiej rundzie. No i w tym momencie mamy trzecią rundę przed nami 10 maja. Będzie seria wyścigów eliminacyjnych i na koniec superfinał. Myślę, że gdzieś w tym momencie no, będzie też gdzieś około 20 zawodników. Mamy już taką stałą ekipę, która przejeżdża. Do tego dochodzą już nowe zgłoszenia też. Znaczy na pewno będzie się wyróżniał tym, że walka już robi się coraz bardziej zacięta. Wprawdzie są tylko dwie rundy za nami dopiero, natomiast różnice punktowe tych pierwszych czterech zawodników są bardzo minimalne i widzę, że tutaj już bardzo na pewno zacięcie będą walczyć ze sobą. Powiem tak, no cała ta czołówka takich najmocniejszych zawodników po prostu dostała awarii pojazdu i praktycznie wszystko się zrównało teraz z tymi słabszymi. Teraz to będzie bardziej taka zacięta walka, podejrzewam, teraz w tym wyścigu 10 maja. Ilu tych uczestników będzie? No, myślę, że około 20 jak zawsze będziemy mieć. Na pewno jakiś taki dzień tak samo zrobimy, dzień otwarty. Będziemy zapraszać wszystkich zawodników, żeby każdy sobie pojeździć, potrenować, porozmawiać wspólnie, wymienić się różnymi doświadczeniami. Zrobimy to takie do młodej kadry zawodników, żeby zobaczyli, jak to wygląda, jak się fajnie jeździ po torze. I nawet chłopacy tacy po 16 lat dosyć ostro upalali po tym torze i ładnie to kontrolowali, ten samochód wyprowadzali z tych zakrętów. Bardzo im to świetnie szło. W takim razie zapraszamy, tak? Tak, zapraszamy 10 maja na godzinę 9:15 na tor Rzepakowa. Przy ulicy Rzepakowej oczywiście. Szczególnie kobiety, tak? Zachęcamy? No zachęcamy cały czas kobiety, bo mężczyźni że sami się pojawiają, natomiast no pań nam brakuje faktycznie, a tam cały czas nam po głowie chodzi ten puchar pań.